Witamy wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o okoniach i na wasze pytania widzów będzie odpowiadał wasz i mój ulubiony gość, czyli Paweł Oględzki, biolog środowiskowy, doktor habilitowany. Dzięki. Historia zatoczyła koło, Kamil, bo pierwszy program, jak żeśmy nagrali, dotyczył okoni. Okoni gigantów. Tak. Z Hiszpanii. Wspólny nasz film prawie 3 lata temu, też o koniach. Przyznam, że jedno z moich ulubionych ryb, naprawdę. Także cieszę się. Przeczytałem pytania, które wybrałeś. Są bardzo ciekawe. Naprawdę chylę czoło przed wiedzą internautu, dociekliwością. Nie na wszystkie odpowiem pewnie tak, jak byście chcieli. Ale odpowiem jak najrzetelniej. Ja od razu też muszę powiedzieć, że bardzo wam dziękujemy za te pytania. Było ponad 800 komentarzy, z których trzeba było wybrać najciekawsze zagadnienia, bo to nawet chyba nie same pytania, tylko najciekawsze zagadnienia. I było to o tyle trudne, że było mnóstwo ciekawych pytań, natomiast one się powtarzały. Czyli na przykład jedno zagadnienie, jedno pytanie zadało 20 osób, więc ja miałem podwójnie ciężkie zadanie, po pierwsze, żeby przeczytać wszystkie komentarze, było ich mnóstwo, bardzo wam za to dziękuję. Po drugie, wybrać ciekawe pytania konkursowe, które mieliśmy nagrodzić, ale to za chwilkę. I po trzecie, wybrać to jedno najciekawsze, co było niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Dlatego, że te najciekawsze, albo większość z tych najciekawszych po prostu się powtarzała, więc musiałem wybrać ciekawe pytanie, ale też takie, które się nie powtarzały. I to była trudność, ale się udało, więc oglądajcie. Ja wybrałem to pytanie, ja wybrałem zwycięzcę, żeby nie było, że ktoś stwierdzi, że jego pytanie było ciekawsze. Nie pretensje do Pawła, tylko jak coś, to do mnie. Dziękuję. Tak. Jak coś, to do mnie. Ja wolałem, żeby Paweł to wybrał, ale no nie chciałem na niego tego zrzucać, więc w tym filmie dowiecie się, myślę, że wielu ciekawych rzeczy o okoniach od naszego gościa, ale też dowiecie się, kto wygra nagrodę, czyli okulary Wiley X z polaryzacją, fundowane przez firmę Wiley X Poland, za co bardzo dziękuję, bo nagroda fantastyczna. To co, zaczynamy? No, żałuję, że ja nie wygrałem, a nie mogę sobie sam zadać pytanie. No słuchaj, zawsze można było, z lewego kąta. Nie uznaję takich sposobów. No właśnie. Dobra, zaczynaj. Dobrze, pytanie pierwsze, które również ciekawi bardzo mnie i mnóstwo widzów zadawało to pytanie. Sen o konia. Często można zauważyć, iż pod osłoną nocy okonie zapadają w letarg. W cudzysłowie oczywiście. Nie reagują na światło latarki, nie uciekają. Czy okonie zapadają w sen? Jak wytłumaczyć to zjawisko? Znaczy, powiedziałeś w cudzysłowie, to ten cudzysłów nie jest tak do końca uzasadniony. Okoń jest jedną z nielicznych ryb, nie jedyną, ale jedną z nielicznych ryb, u której stwierdzono tak zwany sen głęboki. On nie u wszystkich ryb występuje, nie u wszystkich gatunków. Co powiedziałem, okoń jest jedną z nielicznych, u której go stwierdzono. I wtedy ryby rzeczywiście, czy okonie, tracą kontakt z rzeczywistością. One się opierają piersiami o podłoże, nie reagują na bodźce świetlne, nie reagują na większość bodźców zewnętrznych, bo jak się je dotknie, na przykład szarpnie, no to on się oczywiście obudzi i ucieknie. Ale to jest nazywane snem głębokim. No, czemu służy? Służy regeneracji. Wszystkie ryby muszą spać, muszą regenerować i rozwiązują ten problem w bardzo różny sposób. Niektóre, na przykład rekiny, potrafią wyłączać połowę mózgu. Jedna połowa śpi, druga jest aktywna. On cały czas pływa, cały czas się wydaje, że coś robi. Wydaje się, że ta ryba nie śpi. Śpi, tylko na rad. Raz ta strona. Okoń zasypia, że tak powiem cały. I właśnie nie zawsze, nie we wszystkich akwenach, ale możemy zaobserwować to zjawisko snu głębokiego. Ono służy po prostu regeneracji i to jest wybór ewolucyjny. Ja dzisiaj będę często mówił o doborze naturalnym, o ewolucji, ale no po prostu tak ewolucja zdecydowała w przypadku tego gatunku, że to jest korzystniejsze, to jest najbezpieczniejsze z punktu widzenia energetycznego i zachowania genów, żeby do takiego snu głębokiego dochodziło. Ale rzeczywiście ten sen okonia jest głębszy niż u innych gatunków w naszych wodach? No, niż u większości, tak. Czyli rzeczywiście coś w tym jest. Coś w tym jest. No i łatwiej go upolować. Sandaczyk lubi po ciemku polować. No a okoń z kolei po ciemku widzi znacznie gorzej. O! Niż sandacz. No, że to jest ta sama rodzina koniecznie.
Okej. Dobrze, pytanie drugie. Zagadnienie. Czemu okonie bardzo często odprowadzają innego, holowanego okonia? Czy jest to ciekawość, czy jest to na przykład chęć zabrania upolowanej zdobyczy? Trzeba by zapytać o koń. Ponieważ jest, jak sobie wyobrażacie, że ktoś zrobi badanie naukowe, co kieruje okoniem w tym przypadku? Czy ciekawość? Na pewno odprowadzają złowionego. Ja bym zaryzykował, biorąc pod uwagę inne aspekty, że raczej chęć odebrania mu zdobyczy, a nie ciekawość. Ale z drugiej strony, okonie są rybami szalenie ciekawskimi. Tak, to właśnie to chcę powiedzieć, że są ciekawe. Także tutaj po prostu nie można odpowiedzieć, bo nie jest możliwe, zrozumcie to, zrobienie naukowych badań na ten temat. W związku z tym możemy sobie gdybać na podstawie innych przesłanek. Ale wiele razy na przykład zdarza się złowienie dwóch okoni na jedną przynętę, prawda? I to ewidentnie zacina się jednego okonia i reszta próbuje mu tego woblera wyrwać i no, jest druga kotwiczka gdzieś na zewnątrz i dwa okonie na jedną przynętę, więc to chyba jest powód. Też mi się tak wydaje, że próbują iść na łatwiznę. Okej. Okay. Trzecie pytanie. Małe i średnie okonie polują w stadach, a mówi się, że duże okonie są to samotniki. Czy te największe garbusy tworzą małe stada, czy rzeczywiście prowadzą tryb życia samotnika? Najczęściej są samotnikami. Najczęściej są samotnikami, aczkolwiek zdarza się, że mogą polować, ale nie w stadach, w grupach, o 3-4 osobniki blisko siebie, tam gdzie jest dużo pokarmu dużego, bo on interesuje dużego okonia, wtedy mogą sobie towarzyszyć i sobie nie przeszkadzają. Natomiast generalna zasada jest taka, że im większy drapieżca, tym jest bardziej terytorialny. I u okoni się to sprawdza w 100%. Mniejsze potrafią. W Polsce też to było widoczne. Można było to obserwować, jak jeszcze było więcej okoni. Te wilcze stada, prawda? Zapędzanie ofiary, później rzeź grupowa. Ale te duże, największe, załóżmy powyżej kilograma, to są ryby samotne. Ale mogą tworzyć te grupy takie po 2-3 osobniki. Oby miały szansę, oby było ich takie zagęszczenie, że... Tak, ale w jeziorach, wiesz, na przykład skandynawskich, czy oczywiście w tym jeziorze gigantów, to faktycznie nieczęsto zdarza się złowienie jednego dużego okonia. Jeżeli już, to są 2-3 brania, ale też rzadko więcej. Czyli tak jakby rzeczywiście... Branie z jednego miejsca. Z jednego miejsca dużych okoni, rzeczywiście dużych. Czyli tak jakby rzeczywiście tworzyły małe grupy po ale to najwyżej. Osobników. Najczęściej tak. Są samotnikami. Okej. Okay. Zwłaszcza u nas. Zresztą dotyczy to wszystkich ryb drapieżnych. Duże, w ogóle wszystkich drapieżników, nie tylko ryb. Duże drapieżce bardzo rzadko polują stada. Okej. Okay. Czy jesteśmy w stanie odróżnić samca od samicy? Na pierwszy rzut oka łapiemy okonia i możemy stwierdzić, czy jest to samiec, czy samica. Na pierwszy rzut oka nie. Dlatego, że teoretycznie samce powinny być jaskrawiej wybarwione, ale to jest cecha złudna. No, zależna także od środowiska. I jeśli by ktoś pokazał na przykład mnie dwa okonie i powiedział, pokaż, który jest samcem, który jest samicem, a one mogły pochodzić z dwóch różnych ekranów, ja bym się nie podjął. No, jakbym miał możliwość dłuższych oględzin, to wtedy tak, ponieważ jedyną jakby pewną cechą zewnętrzną jest kształt otworu odbytowego. Mhm. Otworu właśnie moczowo-płciowego. Tu jest U, tu jest V, także po tym można poznać, ale no, kto będzie rybie patrzył... Nie polecamy. Jak co kto lubi. Ale to jest jedyna pewna cecha. Wszystkie, o których czasami też w literaturze się przebąkuje, na przykład ciemniejsze paski u samców i tak dalej, one są złudne, to jest zależne od wody, no przecież w ogóle barwa pasku, a to przy okazji innego to pytania wyjdzie, jest też zmienna. Okej. Okay. Płynnie troszkę wracamy do pierwszego pytania o to widzenie w nocy. Mm-hmm. Jakie kolory rozróżniały okonie? I jak widzą w nocy? I czy w ogóle widzą? Widzą trzy kolory naturalnie. Czerwony, zielony, niebieski. W nocy no, widzą te same naturalnie, tylko oczywiście słabiej.
Natomiast to też jeszcze jest uzależnione od głębokości, bo czerwony najszybciej się rozmywa, załóżmy do 3 metrów jest widoczny, najdłużej pozostaje widoczny zielony. Ale to się często pojawia, to już było przy sandaczu. Ja zawsze jestem trochę skonfundowany, kiedy słyszę pytanie o kolory. Bo czym innym jest widzenie w barwie naturalnej, czyli tak jak my widzimy, związane ze zróżnicowaniem komórek zwanych czubkami, właściwie z ilością typów tych komórek, a czym innym jest widzenie w odcieniach szarości. I tutaj ryby są zdecydowanie lepsze, tak powiem w cudzysłowie, niż ludzie, niż ssaki, niż większość ssaków, ponieważ odróżniają znacznie więcej odcieni. Znowu w zależności od oświetlenia, czy dzień, noc, w zależności od intensywności tych barw. Także to nie znaczy, że one będą widziały gorzej, jeśli nie widzą barw naturalnych. Widzą inaczej po prostu. Widzą je inaczej. I okoń ma dosyć dobry wzrok, chociaż to nie jest jego zmysł numer jeden, jeśli chodzi o poszukiwanie zdobyczy. Linia boczna? Linia boczna. Brawo. Ja po co ci jestem? No jak po co? W roli eksperta ja na żadne z tych pytań bym nie odpowiedział. Linia boczna. Dlatego okoń nawet... Mówiłem kiedyś, że robiono w dawnych, niesławnych czasach takie eksperymenty z pozbawianiem, odejmowaniem oczu. To potrafiły sobie dać radę. Okej. Okay. Ikra okonia. Dlaczego wygląda inaczej niż u innych gatunków? I czemu jest składana w formie tych wstęg takich? No jeśli chodzi, dlaczego wygląda inaczej u innych gatunków, to można tak samo zapytać, dlaczego inaczej wygląda ikra leszcza, ikra płoci i tak dalej. No, każda linia ewolucyjna wykształciła jak gdyby inny wygląd komórek rozrodczych. Natomiast i tak samo jeśli chodzi o ten, no, rzeczywiście absolutnie unikatowy sposób składania ikry, że to są wstęgi o szerokości około 2 cm i długości nawet do 2,5 metra, to jest bardzo dobry sposób, ponieważ okoń się trze w bardzo różnych miejscach. No, tutaj może wykorzystywać różne jak gdyby tak zwane mikrośredliska wodne. I taki układ ikry sprawia, że ona się wszędzie jak gdyby zmieści. Wszędzie się ułoży w dobrym natlenieniu, ale jest to znowu kwestia ewolucyjna, kwestia doboru naturalnego i na którą jest bardzo ciężko dać odpowiedź dlaczego. Dlatego, że ten sposób okazał się w tym konkretnym przypadku lepszy od innych i ta ewolucja takiego właśnie sposobu rozmnażania trwała miliony lat. Po prostu okazał się najlepszy, biorąc pod uwagę siedliska, w jakich okoń występuje. Rozumiem. Ale jest to rzeczywiście ciekawe, prawda? Jest to bardzo ciekawe. Czy jakaś inna ryba występuje? W polskich wodach nie. Czyli tylko okoń. Tylko okoń. Jego ikra jest nie do pomylenia. Pytanie siódme. Pióropusz okonia, czyli płetwa grzbietowa. Właściwie dwie, bo one mogą być zraśnięte. Nie muszą, ale tak. mogą. Tak, tak, ale chodzi tutaj ewidentnie o tą płetwę z kolcami. Gdy ryba go stawia bądź kładzie, czy wyraża przez to jakieś swoje emocje, czyli na przykład jest to agresja, pobudzenie i tak dalej. I czy to czarne oczko znajdujące się w rogu jakby tej płetwy, tak, to czarna taka plamka, czy spełnia jakąś rolę i czy może jest to coś w rodzaju linii papilarnych u człowieka, że każda plamka na przykład jest inna? Czy w ogóle były takie badania? Bardzo ciekawe pytanie. Zacznijmy od początku. Czy okoń stroszy płetwy i kiedy? Także łuskę, o tym nie było w pytaniu, ale to jest jedno z drugim sprzęgnięte, jak gdyby. Wtedy także bardziej łuski mu się jak gdyby napinają i odchodzą od skóry. Są to sytuacje stresowe, przede wszystkim wtedy, kiedy okoń jest przestraszony, kiedy czuje zagrożenie. Znaczy, stres nie musi się wiązać z zagrożeniem, ale no, to jest taka podstawowa sprawa. I wtedy
No jest to naturalna reakcja spotykana także u innych zwierząt, nie tylko ryb. Chce się wydać większy i chce w jakiś sposób odstraszyć potencjalnego agresora. I temu właśnie służy ta plama, to sztuczne oko. To nie są linie papilarne, nie było takich badań z tego co wiem, czy one się różnią, ale to na pewno nie jest, można coś w biologii powiedzieć na pewno, to na pewno nie jest podstawowa funkcja. Podstawowa funkcja to spotykane także u wielu innych zwierząt. Sztuczne oko, które ma duże, które ma na celu zmylić potencjalnego agresora, drapieżcę, żeby mu pokazać, słuchaj, jestem większy niż w rzeczywistości, mam... Często jest na ogonie, no prawda? Właśnie o tym mówię. Mam głowę z drugiej strony, ma go skonfundować. Także tutaj to jest absolutnie podstawowa funkcja takiego sztucznego oka. Normalnie może go nie być widać, prawda? Jak się pan sobie pływa. Natomiast właśnie wtedy, kiedy on czuje niebezpieczeństwo, czuje zagrożenie, wtedy stroszy płetwy, pokazuje to oko. Znowu, powstawało to przez bardzo, bardzo długo na drodze doboru naturalnego, ale no, na tym polega ewolucja. Tu moglibyśmy pójść dalej, ale ja bym chciał się dopytać o te łuski, bo o tym, powiem szczerze, nawet nie słyszałem. Powiedziałeś, że w momencie w jakichś stresowych sytuacjach okoń stawia na przykład ten grzebień, jest to połączone ze stroszeniem łusek. Ze stroszeniem łusek. On się robi wtedy jak gdyby taki szorstki. Mhm. Dwa wytłumaczenia, które spotkałem w literaturze, to, że się inaczej światło wtedy odbija od takiej nastroszonej łuski, może mylić agresora ewentualnie. Wydawać się większy też. Może się wydawać większy, groźniejszy i dodatkowo właśnie tymi refleksami świetlnymi myli, utrudnia precyzyjne namierzenie ofiary. Ale stroszenie tego pióropuszu jest też związane na pewno z jakimiś bodźcami takimi, kiedy okoń poluje, prawda? Bo wiele razy widziałem jakieś filmiki z lodu na przykład, gdzie okonie wiszą sobie zawieszone w toni i te grzebienie mało poskładane. W momencie jak spada blaszka i okoń podpływa z tej blaszki, automatycznie wiesz, się stroszy. No bo to jest moment, kiedy ryba rusza do akcji jak gdyby, jest też... Nie jest stresowy sensu stricto, ale jest to podniecenie, jest to adrenalina, dokładnie. W związku z tym, taka właśnie jest reakcja. Tu i tu, bardzo słusznie powiedziałeś, chodzi o adrenalinę. No. Bardzo ciekawe ryby. Bardzo ciekawe, ale to nie jest, powiedzmy od razu, typowe tylko dla okonia. Dużo innych gatunków również ma, akurat w Polsce nie spotkamy ich, ale ma takie właśnie sztuczne oko. I tak też wspomniałeś. Często odwrócone. Polowanie okoni. Czy to prawda, że okonie polujące w stadzie mogą ze sobą współpracować? Ja też wiele razy słyszałem za dzieciaka takie opowieści, gdzie część okoni, powiedzmy, zagania ławicę, a druga część poluje. Czyli ewidentnie tak trochę jak wilki, tak? Że małe, mniejsze okonie, takie powiedzmy no, do 25 cm, polujące w dawnych czasach. Stadnie, oczywiście tak. Po prostu współpracują, zaganiają ofiary i potem następuje rzeźnie winiątek. Woda się zaczyna kotłować, a najpierw ten moment osaczania, to też musiało długo ewoluować. No jest to jakiś przejaw właśnie, tylko pytanie, czy inteligencji, czy tylko instynktu jakiegoś rozbudowanego? Bardzo nie lubię tych pytań, już któryś raz nam wychodzi ta kwestia inteligencja, mądrość. Chociaż z drugiej strony, ja tak pamiętam, że w jednym z poprzednich odcinków ci tak dosyć brutalnie powiedziałem, że w jaki sposób zmierzysz ryby inteligencji testem. Ale są zwierzęta mniej lub bardziej inteligentne. Inteligencja jako zdolność kojarzenia, szybkość uczenia się. Okonie, jeśli tak zrozumiemy inteligencję, to okonie są niewątpliwie inteligentnymi rybami. Plus dla nich, duży. Tak. Ubarwienie i garb. O to też było bardzo dużo pytań. Czyli czemu ewolucja wyposażyła okonia w pręgi, w te paski? Od czego zależy ich ilość? Na razie tyle, a zaraz będzie o garb. Czyli po co okoniowi są te paski i od czego zależy ich ilość? Bo zdarza się, prawda, że jedne mają troszkę więcej, drugie troszkę mniej. Od 6 do 9 podawano, 5 do 9. Ostatnio nawet stwierdzono taką niewielką populację okoni, która ma 10 pasków.
Od czego to zależy? To jest znowu kwestia no, setek tysięcy lat ewolucji tak zwanego trochę dryftu genetycznego. Niewątpliwie posiadanie pasków okazało się ewolucyjnie skuteczniejsze od nieposiadania. Chociaż do tego też wrócimy, bo nie we wszystkich środowiskach paski będą przystosowaniem korzystnym. Ale generalnie chodzi o kamuflaż. Okoń jest rybą, która poluje na dnie, które jest w różny sposób ubarwione, jest skontrastowane często. I generalnie zawsze taki układ pasków, zresztą spotykany nie tylko u okonia, jest pełni rolę kamuflującą. Także okonie, które te paski miały, są lepiej zakamuflowane. Są gorzej widoczne i dla ofiar potencjalnych, i dla potencjalnych drapieżców. Ale znowu tutaj wracamy do kwestii takiej, którą pewnie ktoś mógłby sceptyczny zapytać. No, przecież to nie jest tak, że nagle powstaje w drodze jakiejś supermutacji okoń paskowany z niepaskowanego. To muszą się najpierw pojawiać jakieś plamy pigmentowe, drogą kolejnych mutacji. Te mutacje się muszą utrwalać, przynosić korzyści tym nosicielom tego genu itd., itd. Jaki jest pożytek z pojedynczych czarnych plamek, które później się dopiero z nich uformują te paski? Ja tu znowu, nie wiem czy z Tobą w programie, czy na wykładach w SGGW, ale przytoczyłem argumentację Stephena Jaya Golda, słynnego ewolucjonisty, który zapytany o to, jaki jest pożytek z 50% oka, prawda? Praktycznie żaden, prawda? Odpowiedział, pożytek z 50% oka jest dokładnie o 1% większy niż pożytek z 49% oka. Bo to nie chodzi o to, że musiało od razu powstać oko takie, jak znamy u człowieka, czy u ryb, bo oko ryby jest bardzo podobne do ludzkiego. Ale te coś, co służy odbieraniu bodźców zewnętrznych nawet w minimalnym stopniu, już zapewnia równie minimalną, ale jednak przewagę nad innymi osobnikami. A musimy cały czas, błagam, pamiętajmy o jednym, ewolucja ma do dyspozycji nieograniczoną praktycznie ilość czasu. Taki, który my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. To wszystko trwa tak długo, że jest w stanie się jakby skumulować. Także liczba, ilość pasków, przepraszam, liczba, dobrze, bo jest policzalna. Liczba pasków jest, może być cechą populacyjną i tutaj już znowu dryft genetyczny. Są to dosyć skomplikowane rzeczy, ja się nie podejmuję o tym mówić, bo nie wiem dokładnie. Zresztą nie sądzę, żeby ktokolwiek robił takie badania już aż tak wnikliwe, genetyczne, ale paski się niewątpliwie przydadzą. Aczkolwiek jest ryba z rodziny okoniokształtnych, moron biały, który występuje w Ameryce Północnej, od Zatoki Świętego Wawrzyńca do takiej rzeki, która się nazywa Pidi, od zresztą nazwy plemiona indiańskiego, które tam mieszka sobie. Mieszkało, bo nie wiem, czy dalej są jesteś potomkowie. I on w ogóle nie ma pasków. Ale no, moron, jakbyśmy go zobaczyli, on jest de facto wysoką. Należy do innego rodzaju, ale bardzo, bardzo z kształtu ciała, z płetw przypomina przedmiota. Nie ma pasków. Akurat tamta linia ewolucyjna obyła się bez. I płynnie przechodzimy, bo tu pewnie też ewolucja nam się pojawi. Po co okoniowi garb? I dlaczego jedne osobniki mają garb większy, inne mniejszy? Ewolucyjnie po co okoniowi garb? To jest
no, jest trudniejszy do połknięcia. Wydaje się, wydaje się większy, wyższy. Ale z kolei bardzo często będziemy mieli sytuację taką, że gap się zaczyna pojawiać u osobników już w konkretnym wieku, konkretnej wielkości, które nie mają aż tylu naturalnych wrogów. Tutaj zapewne jest jeszcze taki aspekt, że jeśli okoń jest dobrze odżywiony, gdzieś musi jak gdyby umieścić te swoje materiały zapasowe, które posłużą na czarną godzinę. Mięśnie. I czymś takim jest garb. I znowu tą w cudzysłowie instytucję garba spotkamy nie tylko u okoni. Na przykład u łososiowatych niektórych występuje ta sama tendencja. I ryba jest w lepszej kondycji, lepiej odżywiona i starsza, tym częściej pojawia się u niej ten garb. Czyli też często zależy to od środowiska, w którym występuje. Tak, oczywiście. Dlatego znowu mamy, bo zrozumcie, to nie jest tak, że my wiemy na pewno, że jest to albo przystosowanie do unikania drapieżnictwa, albo cecha związana ze środowiskiem, ponieważ okonie nam tego nie powiedzą, a nie ma jakby możliwości weryfikacji naukowej żadnej z tych hipotez. Ona byłaby, jeśli by nawet była wyższa, ona nieskomplikowana. Dlatego to są najbardziej prawdopodobne wyjaśnienia. Niestety w biologii znowu będzie zarzut, że to jest taka nieprecyzyjna nauka, ale nie ma prawie nic na 100%. No bo jeśli się komórki połączą, dwie plemnik z komórką jajową i dadzą zygotę, to jest na 100%. Ale no tutaj takie interpretacje no nie wiemy. Okay. Możemy przypuszczać. A jak to jest z odprowadzaniem stada? Bo często słyszymy tak, że wypuszczony okoń odprowadza stado. Odprowadza resztę stada. Tak, czyli na przykład bardzo często jest spotykana sytuacja, że ktoś łowi okonie z lodu i wypuszcza, tak? Złowi okonia i nie wypuszcza go do tej samej dziury, tylko gdzieś 20 metrów dalej, bo twierdzi, że tutaj ten okoń wypłoszy resztę stada. I tak samo jest na przykład łowiąc z łodzi. Jak ktoś ryby wypuszcza, no to wpuszcza najpierw do podbieraka, czy do bakisty na żywe ryby, tak? Z wodą. I później dopiero jak opuszcza ten rejon, to wypuszcza te ryby. Też tak robię. No właśnie, ile w tym. Ja też tak szczerze, robię. Ja też. I teraz tak, czy ma to jakieś podstawy takie naukowe, czy to jest. Ale oczywiście, że tak. Wiadomo, że ryba wysyła tak zwane substancje, związki strachu, które odstraszają inne ryby. Jeśli wypuścimy ją natychmiast po złowieniu, ona się jeszcze tego nie pozbędzie. Ona jak najszybciej ucieka, ryby to czują i podążają za nią, też uciekają, rozpierzchają się. Okoń jako ryba stadna, oczywiście. Jeżeli chodzi o mniejsze osobniki, no i średnie, no to rzeczywiście może odprowadzić to stado. To się troszeczkę kłóci z tym, że będą odprowadzały zaciętą rybę, ale zacięta ryba jeszcze nie jest ta adrenalina. To jeszcze jest tutaj ta początkowa faza akcji, jak gdyby. No tak, ale na odebranie, wyhaczanie to wszystko i potem zdecydowanie może odprowadzić, zresztą nie tylko okoń. Takie postępowanie, żeby nie wypuszczać ryby bezpośrednio do łowiska, powinno być regułą moim zdaniem, bo w zasadzie u wszystkich ryb stwierdzono substancję strachu. No znamy sytuację, tak? Ja pamiętam za dzieciaka, jak z tatą łowiłem leszcze, no, że w momencie jak holowany leszcz się wyhaczył, to był koniec braku. Dramat, dokładnie. Czyli też coś w tym jest. Coś w tym jest. Okay. Tutaj jeszcze pewnie dochodzi tam kwestia tego nienaturalnego zachowania i tak dalej, ale rzeczywiście odhaczenie ryby jest czymś najgorszym, co może się wydarzyć. Czyli okonie wypuszczamy 20 metrów obok w dziurze. Tak. Nie, 20 metrów to przesada. Mnie się niestety tyle chodzić. Z każdym kurduplem będę 20 metrów zajwaniał po lodzie, no to 5 metrów. Okej, ale wiemy co robić, nie do tej samej dziury. Nie do tej samej dziury. Kolejne zagadnienie i też płynnie przechodzimy do łowienia z lodu. Hibernacja. Zdarza się, że położone na lodzie okonie zamarzają, czyli tak jakby wiesz, podmarzały, nie ruszają się, a po pewnym czasie, na przykład już w domu, jeżeli ktoś ryby zabiera, podobnie odżywają. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe. Sam powiedziałeś, hibernacja. Jeśli okoń w dobrej kondycji zostaje jak gdyby
znajdzie się na lodzie, no błyskawicznie się schładza, jeszcze bardziej. Normalne tempo uderzeń serca z 25 na minutę spada poniżej 10. No, zmienia się oczywiście tempo metabolizmu i ryba sobie spokojnie zasypia, nie dając oznak życia. Po pewnym czasie, nawet po kilku godzinach, jest w stanie w temperaturze no, wyższej wrócić do życia. Największym problemem w takiej sytuacji jest to, że woda, która jest przecież także wewnątrz ciała ryby, zamarza. A lód ma większą objętość, w związku z tym mógłby rozsadzić narządy wewnętrzne ryby, ale okoń, zresztą nie tylko okoń, jest tutaj przystosowany do tego dzięki obecności glikoprotein, które zapobiegają, po prostu, znaczy kryształki lodu powstają, ale nie zwiększają swojej objętości. I potem się po prostu zwyczajnie rozpuszczają. Ale nie jest to eksperyment, którego warto przeprowadzać. Generalnie przeprowadzić by można, dlatego że przypominam, że zgodnie z regulaminem rybę, którą przeznaczamy do zabrania, złowioną z lodu, należy zabić. W związku z tym no wtedy o hibernacji nie możemy być mowy, no bo nie zmartwychwstań. Tak, ale powiedz mi, czy inne gatunki też żyjące w naszych wodach mogą zapadać w taki stan hibernacji jako koń? Bo rzeczywiście o koniu słyszałem, a o innych rybach nie. Powiem ci, że chyba mogą, ale ja nie wiem. Okej. Nie wiem, o koniu akurat to przeczytałem, wywołany do tablicy. Mm-hmm. Ten temat nigdy mnie specjalnie nie interesował, no, przyznaję. Natomiast nie wiem. Więc jak nie wiem, to nie wiem. No. Oczywiście, że tak. Dobra, pytanie konkursowe. Ja od razu przepraszam tych, którzy poczują się w jakiś sposób niedocenieni. Naprawdę miałem olbrzymi problem, 800 pytań, wybrać ciekawe i w dodatku takie, które się nie powtarzają, więc jeżeli ktoś się poczuje dotknięty, że to akurat nie jego pytanie, że jego było ciekawsze, przepraszam, ale no, miałem olbrzymi problem z tym. Następnym razem postaram się w to wmanewrować Pawła. Chociażby dlatego, że oczywiście nie będę Cię prosił, żebyś czytał 800 pytań, może wybiorę 30 i poproszę, żebyś Ty wskazał to jedno najciekawsze, może się uda. Chociażby dlatego, że jeden z moich kolegów zadał bardzo ciekawe pytanie. Jakbym go wybrał, to by zaraz było, że kolega. Więc dla mnie to jest dodatkowa trudność. Dlatego nie wrabiaj mnie. No dobrze, to nie wiem, kogoś będziemy musieli wymyśleć. Tutaj kolega zadał, ja sobie zanotowałem tej jednej osoby dwa pytania. Jeżeli dobrze pamiętam, zadał ich więcej. Kolego Cezary Dymek, bardzo proszę, żebyś odezwał się do mnie na Facebooku, z tym, że nie na mój prywatny profil, tylko na profil Łysy Wąż, bo tam w miarę regularnie odczytuję wiadomości, więc bardzo bym Cię prosił, żebyś się odezwał, zadaję Twoje pytania. Jeśli nie masz Facebooka, to napisz pod tym filmem, że to Ty i spróbujemy się jakoś złapać, żeby nikt się nie podszył. Będziesz mógł sobie wyśleć katalog, elektroniczny katalog z okularami z polaryzacją Wiley X. Będziesz mógł sobie wybrać taki model, jaki będziesz chciał. I tutaj przedstawiciele tej firmy Wiley X Poland wyślą Ci okulary, także gratuluję, bardzo dziękuję. Pytanie. Czy samce okoni walczą ze sobą o dominację podczas tarła? I czy większe znaczenie dla samicy ma ubarwienie danego osobnika? Czyli w jaki sposób samica wybiera partnera, tak to nazwijmy. Czy walczą? Tak, żeby walczyć do krwi, przepędzać się, nawet robić sobie krzywdę? Nie. Przepędzają się, odpędzają, tak, ale bardziej ma to charakter takiej rewimoty. To znaczy także stroszenie płetw, prezentacja wielkości, prezentacja kondycji. To jest to najczęściej spotykany typ zachowania godowego samca w przyrodzie, ponieważ no nie ma w cudzysłowie sensu tracić czasu i energii na walki, jeśli można to zrobić w sposób bezkrwawy. Czytałem o przypadkach agresji wobec samców, znaczy samców wobec siebie. Ale to są rzadkie dosyć przypadki. Natomiast na co zwraca uwagę samica,
znowu nie było aż tak szczegółowych badań, no generalnie muszą być to na pewno cechy świadczące o dobrej kondycji samca. I myślę, że będzie to ubarwienie, jaskrawość ubarwienia, jaskrawość płetw, generalny kształt ciała. Wszystko to, co decyduje o dobrych genach, to świadczy o dobrych genach, nie decyduje, świadczy o dobrych genach. I z tym, że pamiętajmy, że u ryb samica ma dosyć ograniczone możliwości wyboru samca. Że samce załatwiają to raczej pomiędzy sobą. Ponieważ samica, kiedy złoży ikrę, no może być stymulowana przez jakiegoś samca, nawet powinna być. Ale potem kto zapłodni tę ikrę, to już jak gdyby nie jest jej sprawa. Znaczy, chłopy między sobą. Dlatego, że ona w każdym układzie jest wygrana. Zapłodni ten najlepszy. No tak. O najsilniejszych genach i te 50% genów znajdzie się w spółce z jej genami, które ona już zostawiła w komórkach jajowych. Także samica nie ma tutaj jak gdyby takiej możliwości decyzyjnej aż tak bardzo. Oczywiście ona może odrzucić jakiegoś samca, może mu się nie pozwolić zbliżyć do ikry, ale to są przypadki stosunkowo rzadkie. Jak u każdej ryby. Ale raczej jednak wygląd niż awantura. Tak. Ale mówię, to raczej zachodzi na poziomie samiec, a nie samica będzie tutaj miała ten głos decydujący. Okej. Okay. I drugie pytanie też kolegi Cezarego. Przeczytam. Będąc nad wodą wiele razy obserwowałem przyzwoitych rozmiarów okonie, ganiające płocie. Wiele z tych osobników podążało za ofiarą, atakując ją, lecz robiły to w sposób dość szałaputny, co mi się podoba, i niezgrabny, czyli szałaputny i niezgrabny. Niejednokrotnie ofiara zdołała im uciec. Czy istnieją statystyki, jak skutecznym drapieżnikiem jest okoń? Statystyki nie istnieją, aczkolwiek generalnie przyjmuje się, że skuteczność polowania konia to jest rzędu 50%, czyli stosunkowo wysoka wartość. W większości pozycji literaturowych, z którymi się zetknąłem, jest właśnie podawane nawet mniej lub bardziej enigmatycznie, ale że około połowa ataków kończy się sukcesem na ryby, bo na bezkręgowce to więcej. Także to jest dużo. To jest dużo. Dlatego bym nie nazwał okonia szałaputnym. Ani nieskutecznym. No też wszystko zależy pewnie od tego, na jakie ryby poluje, w jakim akwenie. Ale znowu, no tak statystycznie, wiadomo, statystyka, metoda przedstawienia albo fałszowania rzeczywistości, ale jest dobry. Jest niezły. Jest niezły. A w stosunku na przykład ze szczupakiem czy z sandaczem jesteśmy w stanie jakoś porównać, że jest skuteczniejszy jednak niż sandacz czy niż szczupak, czy nie podejmujemy bardzo się? Znowu intuicyjnie, nikt takich zestawień nie zrobił. Znowu trzeba by w konkretnej wodzie, w konkretnych warunkach, żeby uniknąć tutaj wszystkich tych błędów metodycznych, to robić. Wydaje mi się, że najmniej skuteczny spośród tych wszystkich, z tych wszystkich drapieżników będzie szczupak. Choćby dlatego, że no, okoń w pewien sposób udoskonalił taktykę, którą szczupak stosuje. Szczupak poluje z zasiadki i duży okoń też poluje z zasiadki. Ale szczupak, jeśli jest krótkodystansowcem, jeśli mu się nie powiedział tak, to kończy. A okoń goni. W związku z tym jeszcze należałoby dodać ten procent ofiar, które on dogoni. Chociaż chybił pierwszy atak, ale nie odpuści. Jak gdyby lepiej, mówiąc językiem sportowym, gospodaruje siłami, prawda? Rozkłada je na cały mecz. Tutaj, nie? Na cały mecz. Może jeszcze czekać na dogrywkę. Też jeszcze ma trochę siły. Także ja bym wyżej ocenił umiejętności łowcze. Nieładnie powiedziane, ale no, ładnie, wiem umiejętności łowcze. Okonia niż szczupaka. Natomiast jeśli chodzi o sandacze, sandacz nad oboma poprzednimi gatunkami góruje tym, że potrafi skutecznie polować w nocy. Taki tapetum lucidium i tak dalej. Okoń nie. Okoń w nocy jest kiepski. Zresztą w ogóle nie słyszałem w przypadkach nocnego polowania okoni. Zrobiłem chyba w nocy, w dawnych czasach na grunt, jak jeszcze częściej mówię na grunt, na denki.
nie wiem, 2-3 większe okonie, to... Ale na Robala. Robal nie ucieka na losówkę. Jest do wychwycenia, jak się żwawo rusza, linią na boczną. Ale generalnie konie wcale nie są takie chętne do polowania w nocy. Okay. No po co mają polować, jak nic nie zobaczą. I śpią. Stan głęboki. Jeden z kolegów też zadał bardzo ciekawe pytanie. Tomasz Knap. Też bardzo bym prosił, żebyś odezwał się do mnie w ten sam sposób, jak kolega Cezary Dymek, czyli na Facebooku, na profilu Łysy Wąż, a jeśli nie masz Facebooka, to tutaj. Dostaniesz, no, powiedzmy, nagrodę specjalną. Wyślę od siebie jakąś paczkę okoniowych przynęt, ponieważ pytanie jest bardzo oryginalne. Pytanie, prośba. Też cytuję. Tylko męczymy pana Pawła tymi pytaniami. Może by pod prąd. I oto jest moje pytanie. Może to pan Paweł ma jakieś mega trudne pytanie, na które trzeba sporo poszukać, by znaleźć odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Czekaj, to ja mam zadać pytanie? Tak, jeżeli masz na przykład jakieś pytanie o koniach, zagadnienie, którego tu nie poruszyliśmy, żeby widzowie musieli troszkę się zastanowić. Nie powiedzieli, że będzie takie pytanie. No, niespodzianka. Żeby widzowie musieli się zastanowić i napisać ewentualnie odpowiedź, a jeżeli w ogóle, bo nie wiem, czy Paweł jest nieprzygotowany, ale jeżeli coś takiego wymyśli i ktoś odpowie na to pytanie, to ja od siebie dorzucę też jeszcze jedną paczkę gum. Od razu mówię, że, bo może być 20 poprawnych odpowiedzi, że to pierwsze, tak? To pierwsze wygra i nie edytujemy. Ale będę miał prawo decyzji, która odpowiedzi. Oczywiście, o Jezu, dzięki Bogu, oczywiście, że tak. Co waszym zdaniem sprawia, że okonie tak szybko zmieniają swoje gusta łowieckie? Że przez 10 minut potrafią brać na jeden kolor gumy, za chwilę tracą zainteresowanie i zaczynają brać na inny. A potem na przykład mogą wrócić do tego pierwszego. Co to jest? Jak byście to uzasadnili zarówno w aspekcie wędkarskim, jak i przyrodniczym, biologicznym? Dobrze, także pytania, odpowiedzi na to pytanie. Dziwię się, że nie było takiego pytania. Było, to za chwilkę, ale odpowiedzi na to pytanie bardzo bym poprosił, to żebyście sam zadałem teraz. Pisali w komentarze. Dużo było tych pytań właśnie o tym zagadnieniu. Natomiast ja też starałem się wybrać te takie najbardziej, wiesz, interesujące i nie chciałem rozwlekać tego materiału, więc nie spisałem sobie, ale bardzo się cieszę. Miałem ułatwione zadanie, ale to jest bardzo ciekawe. Bardzo się cieszę, że właśnie zadałeś akurat to pytanie. Także czekamy na wasze odpowiedzi. Nie uzgadnialiśmy tego w samochodzie. Nie. Na przykład teraz, nie. Także bardzo się cieszę, że to pytanie padło. Czekamy na wasze odpowiedzi poniżej tego filmu. I Paweł wybierze zwycięzcę, któremu ja wyślę jakiś tam zestaw gum okoniowych. I jeszcze coś. Mówiłem ci, jak jechaliśmy na dzisiejsze nagranie, że jeden z moich kolegów od dłuższego czasu prosi mnie, żebym ci zadał jakieś pytanie niezwiązane z rybami. Więc jeżeli kogoś nie interesuje przyroda poza rybami, to koniec filmu. Natomiast tutaj ukłon w kierunku kolegi Michasia, o którym już kiedyś słyszeliście. Michaś waży 160 kg. Zaraz będzie pisał, że 157, a nie 160. Właśnie chciałem ci powiedzieć, że przytył od czasu naszej rozmowy. 157 dokładnie, bo mówiłeś godzinę temu, że 157. U niego szybko idzie, z jedną stronę. Także Michaś, przepraszam, ale kolega usilnie od dłuższego czasu prosi mnie, żebym zadał Pawłowi pewne pytanie. Ja oczywiście zapominam, ale dzisiaj pamiętam. Słucham. Michał powiedział, że u niego w sadzie kiedyś, jak szedł na ryby, czy wracał ze szkoły, było mnóstwo motyli. Od razu mówi, że Paweł nie słyszał tego pytania. Mówi, było mnóstwo motyli. Kolorowo, wszędzie wszystko latało. Mówi, od paru lat tych motyli jest znacznie, znacznie mniej. Czy zauważyłeś, że motyli w ogóle w przyrodzie jest jakby mniej? Jeżeli tak, to jaki może być tego powód? Michała dręczy to pytanie od roku. Michale, nie wiem, czy zadowolę cię swoją odpowiedzią, ale czy jest mniej, w sensie motyl ilościowo, czy jest mniejsze zróżnicowanie gatunkowe, że widzisz same bielinki, same cytrynki i tak dalej. Bo na to drugie mógłbym spróbować odpowiedzieć. Na pierwsze nie wydaje mi się, żeby generalnie motyli było mniej. Może dlatego, jeszcze zdążę odpowiedzieć, tak, że jest w ogóle mniej łąk. A przecież to jest jak gdyby ta stołówka motyli. Więc Tu może być ten aspekt, ograniczenie powierzchni żerowisk, że będzie ich mniej w ogóle. Natomiast mniej gatunków, to mogę odpowiedzieć na 100%. Monokultury.
monokultury. Coraz większa przewaga monokultur nad łąkami kwietnymi, nad takim użytkowaniem terenów rolniczych, żeby było wiele różnych roślin uprawnych. A każdy motyl, niemal każdy gatunek jest uzależniony, jest związany z konkretnym gatunkiem rośliny. W związku z tym różnorodność biologiczna, jeśli chodzi o florę, jeśli chodzi o roślinność, przekłada się na faunę, w tym wypadku na entomofaunę, czyli na liczbę gatunków, owadów, motyli. Także tutaj to ujednolicenie gospodarki rolnej, monokultury mają największe znaczenie, jeśli chodzi o spadek liczby gatunków. Mam nadzieję, że Michasia to usatysfakcjonuje. Natomiast ilościowo, no to jeśli chodzi o powierzchnię, no to też się musi przekładać. Motyle nie są aż takimi terytorialistami, ale no mimo wszystko też muszą mieć odpowiednią bazę pokarmową. Okej, okay. To taka mała odskocznia od wędkarstwa i od ryb. Ale bardzo mi miło było. Tak, Pawłowi powiedziałem tylko, że padnie jakieś pytanie, ale nie powiedziałem mu, powiedziałem, że spoza ryb, natomiast nie wiedział jakie, więc... No. Pawle, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja jak zwykle dziękuję, jak zwykle było mi bardzo miło. Cała przyjemność po mojej stronie, mam nadzieję, że widzom też się podobało. Dwóm kolegom przypominam, żeby się odezwali do mnie na Facebooku lub tutaj. Gratuluję. Kolega Cezary, jeżeli dobrze pamiętam, wygrał okulary. Drugi kolega wygrał paczkę gum. Czekaj, a mogę Cię jeszcze przerwać? Oczywiście. Było pytanie w tym, którym pokazywałeś, dlaczego okoń goni zygzakiem. Sprawdź. Poczekaj. Sprawdź. Dlaczego okoń goni zygzakiem? Bo ja byłem przygotowany na to pytanie, ono jest ciekawe. Dobrze, poczekaj, już szukam. Znalazłeś pytanie? Poczekaj, już będę szukał, ale nie mam. Bo ja na nie zwróciłem uwagę. Dlaczego goni... Zobacz, to jest to, co Ci wysłałem. Seno konia, ciekawość, zabrania upolowanej, małe i średnie jak polują, dymorfizm, wzrok okonia, ikra okonia, pióropusz, polowanie okoni, mogą ze sobą współpracować, ubarwienie garb, jak to jest z odprowadzaniem stada, hibernacja i pytania konkursowe. Nie ma, ale słuchaj. B. Cezary Dymek. Będąc tego widzę, zaobserwowałem ganiające sposób strzała płótny i niezgrabny. Niejednokrotnie ofiara zdawała mi, czy istnieją statystyki, jak skutecznym drapieżnikiem są. To ja jeszcze dopowiem tutaj. Ależ cała przyjemność po naszej stronie. Bo ta niezdarność może też, co może sprawić wrażenie niezdarności? Że okoń jak będzie gonił za drobnicą, to będzie płynął tak. Faktycznie. Dlatego, czasami się zapinał z boku, że on inaczej nie widzi. On ma bardzo przesunięte oczy na boki głowy, nie widzi do przodu. I musi tak płynąć, żeby namierzać, żeby podążać za stadem. Nie widzi na wprost, jak gdyby. Widzi na boki. To jest tylko takie uzupełnienie. On nie jest przez to niezgrabnym drapieżnikiem, tylko właśnie to jest jego sposób polowania wynikający z układu gałek ocznych. A wiadomo w jakim kącie nie widzi? Jaki to bardzo, jest? Bardzo niewielki, wysoko 20 stopni. Ale nie widzi, więc musi tam... Okej, czyli nasz zwycięzca tutaj jakby to pytanie podwójnie, jest dodatkowo ciekawe. Dodatkowo ciekawe, tak. Okej, także ciekawostka na koniec. Czasami ja się nad nim uśmiechnąłem, powiedziałem, o nareszcie będę mógł błysnąć, bo ja to wiedziałem o tym się znacznie wcześniej. Ale ponieważ nie zadałeś, no to tak jakoś ja się zagrałem. Wyjaśniło się. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że się podobało. Mieliśmy nagrać inny odcinek, nie będę Ci mówił o czym. Znaczy pamiętasz na pewno, tylko nie zdradzajmy o czym. Ostatnio się umawialiśmy na ten odcinek, no ale wypadły te okonie, wypadł konkurs z Wileyami, więc następnym razem. Bardzo Wam dziękujemy, wszystkiego dobrego i połamania na majówce. Połamania.